Przyjaciele, Jezus żyje. Jezus żyje. Jestem tutaj jako świadek tego, że Jezus żyje. Jestem świadkiem Jezusa Chrystusa. Jestem tutaj, żeby wam powiedzieć o największym cudzie, największym wydarzeniu, największej, najlepszej informacji, która wydarzyła się tutaj na ziemi. Jezus żyje. W religii każde bóstwo jest nieżywe. Jezus to nie ten chuchrak na krzyżyku, przyjacielu. Jezus żyje. On jest realny. Realny, żywy. Możesz go spotkać osobiście. Możesz go doświadczyć. To nie Bozia gdzieś zamknięta w pudełeczku. To nie obrazek w szufladzie. To nie krzyżyk pod poduszką. Jezus żyje. Jest w zasięgu twojej modlitwy. Jest bliziutko. Jest tuż, tuż. Jest teraz obok ciebie. Ewangelia mówi, że jeżeli otworzysz swoje serce, uwierzysz, że On jest. Ja ci mówię, że On jest, że ja Go poznałam, że ja Go doświadczyłam. Jeżeli ty realnie chcesz Go doświadczyć, uwierz moim słowom. On zmienił moje życie radykalnie. Radykalnie Jezus zmienił moje życie. Wedle takich standardów świata moje życie było fantastyczne. Miałam te wszystkie rzeczy, o których ludzie marzą. Mieszkałam w pięknym kraju. Jeździłam sobie na wrotkach na plaży. Imprezowałam sobie. Brałam różne rekreacyjne narkotyki, żeby jeszcze lepiej imprezować. Chodziłam na zakupy, żeby zatkać pustkę w swoim sercu, żeby się terapeutyzować nową parą butów albo nową torebką. Szukałam nagminnie różnej formy miłości. Szukałam jej w różnych relacjach. Ale prawdziwą miłość doświadczyłam, kiedy poznałam żywego Jezusa Chrystusa. Spotkałam się z najpiękniejszą miłością. Spotkałam się z pięknym Bogiem, z dobrocią. Spotkałam się z tym, czego moje serce w swojej głębi najbardziej pragnęło. Najbardziej tego pragnęło. To spotkanie było najpiękniejszym. Spotkanie w moim życiu było skarbem. Posłuchaj mnie. Jezus żyje. Żyje. We wszystkich religiach jest jakaś umarłe bóstwo. Umarłe jakieś obrazki, krzyże. Ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że On żyje, On jest realny. On jest realny i ty możesz go doświadczyć. Najpiękniejszą rzeczą w życiu człowieka jest doświadczyć żywego Boga. Doświadczyć mocy, doświadczyć piękna, doświadczyć Jego dobroci. Kiedy doświadczysz tego, nic w tym życiu, nic, nawet najfajniejsza impreza, najlepsze zakupy, po prostu za tym wszystkim, za czym goni człowiek, jest pustka, dlatego że tam nie ma spełnienia. Dlatego, że impreza się skończy, buty i torebki się zestarzeją, kochanek się zestarzeje, auto piękne się zestarzeje. Jedyną stałą, piękną rzeczą, na którą możesz oprzeć swoje życie, jest żywy Bóg. Jednak nie doświadczysz tego Boga, nie doświadczysz Go, w ogóle Go nie doświadczysz, jeżeli nie podejmiesz decyzji, że chcesz Go poznać. Bo to nie zależy od żadnej religii. Nie zależy, czy chodzisz do tego, czy tamtego kościoła. W ogóle możesz nie chodzić do kościoła. Bo to chodzi o twoje serce.
Chodzi o to, czy realnie otworzysz swoje serce i powiesz: Jezus, chcę Ciebie poznać. Jezus, jeżeli ona mówi prawdę, to ja chcę doświadczyć żywego Boga. Przyjacielu, Jezus posłał mnie tutaj, aby powiedzieć do Ciebie, że dni są krótkie. Dni są krótkie. Nie masz nieskończoności. On pragnie, abyś był zbawiony. On pragnie, abyś był ocalony. On pragnie, abyś doświadczył miłości, dobroci, pokoju, wszystkiego, co On ma dla Ciebie. Bóg jest dobry. On żyje i On przyszedł dla Ciebie. Ja jestem tutaj dla Ciebie. Jestem tutaj po to, abyś nie zginął, przyjacielu. Przyjacielu, jestem tu po to, abyś nie zginął. Abyś wybrał życie. Amen.